To mi się jeszcze nie zdarzyło. Mój kierowca był umówiony z dziwką. Tam spotkał się z nią i poszedł właśnie z nią do lasu. A ja mam na niego czekać. No to czekam. Właśnie postawiłem pierwsze kroki po Kolumbii. Za mną stoję od razu za granicą polski Fiat. Nawet ze znaczkiem polski Fiat. Tutaj jest granica. Gdzie się znajduję? W pierwszym kraju, którego się trochę boję. Ze względu na to, że jest to dosyć dziki kraj. Jest bardzo zamieszany, a że tak powiem, ogarnięty kartelami narkotykowymi. Upadli kokainowymi. No co? Za 10 dolarów masz tu piątkę najlepszej koki. U nas kosztuje 1 gram 70 dolarów. Możecie sobie porównać. Poza tym, co mogę jeszcze rzec? Są tutaj jedne z najpiękniejszych kobiet na świecie. Tak, Kolumbijki i Wenezuelki są jedne z najpiękniejszymi na świecie. No cóż, idę łapać stopa, jadę na Atlantyk, bo tam chcę spędzić swoje urodziny. Ale jadę znowu na pacę. Co mogę rzec? Pierwsza sprawa to jest znaczek, że wszystko jest peligrosne, czyli niebezpieczne. Można powiedzieć, że jadę na bombie. No, jadę właśnie w stronę Bogoty. Postawiam mam samolot do Panamy. Ze względu na to, że nie dało się inaczej niż samolotem dostać się do Ameryki Łacińskiej, ze względu na to, że nie dało się kupić biletu przez kartę na prom, a na nogach nie można przejść, bo mogą mnie zatrzymać i deportować do Europy, na mój gość. Czasem dochodzi do sytuacji, że nie macie gdzie spać, a jesteście w ogromnym mieście. Wiecie, co wtedy macie zrobić? Pojechać na lotnisko najbliższe, bo na calutkim świecie nie mogą was wygonić z lotniska, możecie na nim spać. I szukacie sobie takiej oto wnęki, gdzie jest ciepło, jest sympatycznie i po prostu śpicie, nikt was nie okrada, jest zajebiście. Za szybą jest policja, nikt się mnie nie czepia. Dzisiaj też tutaj śpię, bo jutro mam lot. A dzisiaj spałem, bo właśnie nie miałem gdzie spać. Tak się robi na lotnisku. Łapię stopa. No, gości chciałbym wziąć, ale to jest taksówka. Łapię stopa do dżungli. Mam jeszcze ze 150 km, może mniej, nie wiem dokładnie. No, jadę do samego końca Panamerykany w wersji północnej, czy Ameryce Północnej, i postaram się jakoś dostać do dżungli z kimś, kto się na tym zna. Jestem zmęczony, dzisiaj się ogoliłem, przede wszystkim się umyłem, bo wcześniej to się 4 dni nie myłem, bo nie miałem gdzie, dosłownie nie miałem gdzie, a próbowałem. Wczoraj do mnie zagadywała panienka. No ale mój zapach ją chyba odstraszył. Cóż mogę powiedzieć? Moja wina, a fajna była. Taka wiecie, no. Ciemna. Mamo, wybacz mi. Nie wiem dlaczego, ale idę w dżunglę. Idę sam. Właśnie idę tutaj przez obok ostatnich miejscowych domów. Przed chwilą mnie nakarmiła pewna pani. Zostawiłem u nich rzeczy, których nie potrzebuję w dżunglę. I kurwa, mogę tu żałować niektórych decyzji. Dopiero co wchodzę do dżungli i już wiem, że to była zła decyzja, że idę tu sam.
Ja tu przepadnę po takim moście, zobaczcie sami. Wiem, pode mną prawie nic nie ma, ale nie chcę się zamoczyć, ani włosów zamoczyć, żeby prześmierdły. Mam tylko 4 litry wody, więc nie mogę zostać więcej niż 40 godzin. Normalnie bym mógł zostać 48, ale ja dużo piję. Po co mi to jest? Ja bym nie miał wrażeń. Aha, są pająki, ale mnie nie zabiją. Za to są węże, które mnie zabić mogą. Tyle się dowiedziałem od ludzi i wiem, gdzie jest szpital. Więcej nie muszę wiedzieć. Znalazłem jedzenie. Wygląda jak mango. Ale co to jest, to nie wiem. Smakuje zajebiście. Lasy, jak i dżungla, też potrafią się palić. Oto właśnie skutki spalenia się dżungli. W sumie to smutne, ale mam tu w dupie. Nie mój cyrk, nie moje małpki. Ale nie powinno się palić. Tym bardziej, że podejrzewam, że to ludzie zrobili. Umyślnie. Nie rozumiem po co. Palą łąki i tak dalej, i tak dalej. No ale po coś palą. Po coś, jakiś cel mają. Jestem przeciwny temu. Nie żeby dlatego, że jakieś zwierzątka w ziemi żyją. Tylko dlatego, że na przykład kilka lat temu Cyganie w Słowacji palili łąkę i w ten sposób płomień się tak rozprzestrzenił, że spalił ich zamek, czy tam jakiś najważniejszy historyczny budynek. Nie pamiętam dokładnie. No ale jest to z ich winy. Oczywiście akcja szybko ucichła, bo nie zrobili tego Słowacy, tylko zrobili ludzie o słowackich paszportach. Takie czasy. Trzeba się przeprawić przez rzekę. Jeżeli się wyjebie, to wraz z kamerą. Nie, kurwa, już się wyjebałem. Nie ma szans, muszę ściągnąć wszystko. Jak to zrobić? Dobra. Próba numer 2. Widzicie? Jakie ciężkie czasy mi nastały. O kurwa. O. Ja nie mogę. Jestem. No. To spałem w wiosce w Rwali. Widzicie za mną? Jest tam pan, szef. Przyjęli mnie. Nakarmili. Na obiad zjadłem platan, czyli bananowy ziemniak. Na kolację platan, bananowy ziemniak. I na śniadanie platan, bananowy ziemniak. A że jestem Polakiem, to ziemniaki mi zawsze wchodzą. Tylko bym je trochę posolił. No cóż, jest zajebiście. Miałem się wracać, bo mówię, a chuj, nie będę chodził po dżungli. Jak i tak tutaj nie ma nic, co by mnie interesowało. Ale jednak jest. Ty, którą drogą teraz iść? Idę bardziej buszowatą. No to cóż, cóż mogę wam rzec? A mianowicie, 2 godziny stąd jest pierwsza wioska Indian, a ogólnie przez 7 godzin, że tak powiem, jakbym cały czas szedł, bez zatrzymywania się, to przez 7 godzin trafiłbym na 6 wiosek. I tak mam zamiar zrobić. Tylko, że gdzieś się zostanę na noc, a jutro postaram się wrócić łodzią. Tak zagadać, żeby mnie zabrali łodzią już do miasta Jawiza. To jest ostatnim miastem, że tak powiem, oficjalnym w Panamie. I droga się kończy. Zwijają asfalt, nie? Jak to się mówi. Aha, spadł deszcz w nocy. Jest ślisko, ja chodzę w sandałach. W ogóle po dżungli w sandałach to jest największy darwinizm, jaki można w ogóle popełnić. Aha, oczywiście w rzece się kąpałem. Kąpiąc się w rzece, cały czas rybki mnie skubały. Co mnie odstraszało, bo to... Mówi, co to za rybki?
Na szczęście chyba mi nic nie weszło do małego, bo podobno są takie rybki w dżunglach, które wchodzą do małego i jest do odcięcia. Ale powiedzmy, że w tej rzece ich nie ma. Chyba kogoś spotkałem, a raczej wioskę. Muszę się łagodzić. Buenos dias, en Cuman. Aquí? Si? Gracias. Przyznam szczerze, że lata spędzone w harcerstwie, w drużynie, w której więcej się siedziało w lesie niż w jakiejś tam harcówce, przydają mi się teraz. Bo nie zawsze widać, czy ścieżka jest ścieżką, czy po prostu jest lasem. Ale ja po tylu latach już to rozróżniam. A że w lesie, kurde, nie chodziłem po lesie takim, wiecie, bez żadnych dróżek, tylko malutką ścieżką. Nie chodziłem od wielu lat. Ale rozróżniam to, bo to przecież to jest jak jazda rowerem. Nigdy tego nie zapomnisz. W polskim lesie mogę się zgubić, bo choćby nie wiem, co to na przestrzał 10 km przejdziesz i coś znajdziesz. A tutaj to można nawet wpaść w tylokilometrową ścieżkę, drogę, że po prostu możecie napotkać na kartel. To jest 2 dni drogi stąd. Dlatego tam się nie wybieram. W sumie to jest jedyna droga na Kolumbię. Więc powiedzmy, że tędy przechodził pan Zajrowski. Więc wychodzi na to, że przemierzamy te same szlaki. Nieźle, nie? Tylko że pan Zajrowski jest prawdziwym profesjonalistą, jeżeli chodzi o dżunglę. Przynajmniej jeżeli chodzi o Polaków. Nie wiem, jak tam w świecie podróżników, tak powiem, międzynarodowych, ale pan Zajrowski w Polsce jest w tym najlepszy i zwiedził prawdziwe dżungle. To jest chujnie dżungla z porównaniem do tych amazońskich. Właśnie, Amazonia z rzecz, miejsce, w które wejść nie mogłem, bo i tak mi odebrali wizę. Ale nie bójcie żaby, mam dopiero 25 lat, jeszcze przed śmiercią. Tak jak i na Antarktydę trafię, tak jak i na Amazonię. Tylko sobie trochę hajsu będę musiał nazbierać, żeby mieć jakiś luksus, że pójdę sobie, wiecie, przewodnika zamówię, czy coś w tym stylu. Bo samemu w Amazonie to ja bym, kurwa, nawet nogi nie włożył. Od razu bym zginął. Tutaj dziwne, że jeszcze żyję. Pierwszy wąż. Pierdalam stąd. Boże, gdzie ja mam iść? To była moja droga. Po raz pierwszy podczas podróży Pazowski się wystraszył do tego stopnia, że wraca. Ale nie wraca całkowicie. Jak nadepnę na węża, to jest po mnie. I tak ich nie widzę. No, wracam się. Ale szukać innej drogi, jak znajdę inną drogę, to idę do tej wioski. Będę szczery, zgubiłem się. Byłem gdzieś tam, nie wiem dlaczego wyszedłem i jestem tutaj. Spalony las, wcześniej go nie widziałem. Nie wiem, idę szukać rzeki, idę wzdłuż rzeki. Dzięki temu mam mapę. Rzeka jest mapą. Dziękujemy rzekom. Pewnie was to nie zdziwi, ale totalnie się zgubiłem. Nie robię sobie żartów. Powinienem już być w wiosce. Skręciłem w jedną dróżkę, była zła, wróciłem, skręciłem w tą. I też dupy nie urywa. Nie wiem, co robić. Ostatni raz byłem właśnie tutaj. Skręciłem oczywiście w prawo, bo w lewo nie skręcam. Ale właśnie w lewo też jest dróżka. Wróciłem się jakieś pół godziny. I idę w lewo. Korwinie, wybacz. Choć nie jestem twoim jakimś zwolennikiem, to w lewo się nie skręca i tyle. Dobra. Dojdę do wioski. Dlaczego? Bo to moja sprawa honoru i tyle. Zgubiłem się w dżungli. Już naprawdę nie wiem, gdzie jestem. Nawet nie wiem, gdzie jest rzeka. Minąłem właśnie kilka razy kąskie gówno.
a to musi oznaczać, że gdzieś tam jest wioska. Nie wiem, ile godzin już błądzę. Miałem odwiedzić 6 wiosek. Nawet do pierwszej nie dotarłem. A to oznacza, że raczej już do następnych nie pójdę. Do jednej muszę. Taka jest zasada. Jest tutaj miejsce. Buenos dias! Señor, yo mucho caminando. A yo no sé qué yo ahora. Buenas. ¿Qué es? Buenas. ¿Qué es campo? Campo Cumano. Acá. To się nazywa Fazowskie Mistrzostwo Świata. Okazało się, że na tyle się zgubiłem, że w ogóle idę w inną stronę. Tam jest wioska, nie tam. Tam są wioski. Dalej tego nie kumam, bo według mnie rzeka powinna być tu. A okazuje się, że jest tam. Pewnego dnia umrę. Jeżeli nie w wieku 80 lat, to w wieku 28, nie wiem sam. Ale to się po prostu w głowie nie mieści. Darwinista 100%. Idzie w dżunglę, kurwa, sam. Jak palec. Wody mi zostało 1,5 litra, nawet nie mam 1,5 litra. Oni mieli wodę, nie zapytałem. Sam nie wiem czemu. Mam 300 metrów, żeby się wrócić i zapytać. Ale nie wrócę, bo mi się nie chce. Nie uwierzycie, ale słyszę już koguty, co oznacza, że dochodzę do wioski. Zawsze, jak macie cel, to do niego dążcie. Nie wiem, ile już godzin idę. Miało być 2 godziny, już chyba idę 5 albo 6. Ale doszedłem. Czy dochodzę. Jest git. Zobaczymy, kto to tam mnie przywita. Mam nadzieję, że nie luj dojady. Nie, tutaj nie będzie. W Indonezji może by byli. Ja już tędy przechodziłem. To oznacza tylko jedno. Oznacza to tylko jedno. Do wioski nie trafię. Nadzieję, że mam iść w tą stronę. W sumie tamten też mówił, że mam iść tędy. Słyszę piłę mechaniczną. Idę w tamtą stronę. Sprawa nie jest prosta. Przepływała łódka. Nie wzięła mnie ze względu na to, że mam trzcinę cukrową. Cały czas nie rozumiem, dlaczego wioska jest tam, jak ja stamtąd przychodziłem. Ogólnie rzecz biorąc, ja już nie wiem, w którą ja stronę chodziłem. Nie wiem, czemu to robię, ale idę na przełaj. I maczetujemy. Coś tam działa, ta maczeta. Dlaczego tak idę? Nie wiem. I tak drogi nie umiem znaleźć. A według mnie tam gdzieś jest rzeka. I pierdolę, idę rzeką. Ja już mam dosyć chodzenia. Jeżeli tu są węże, to już nie żyję. Rzecz, której nigdy podróżnik nie powinien Polski zapomnieć. A mianowicie, reklamówka z Biedronki. Gdy ci smutno, gdy ci źle, gdy właśnie zgubiłeś się, weź sobie reklamówkę z Biedry i pociesz nią się. Albo coś w tym stylu. Ale jest zajebiście, idę dżunglą. Zgubiłem się, już 6 godzinę chodzę. Sam nie wiem, gdzie jestem. Wracam, prawdopodobnie, bo już tutaj byłem. A reklamówka z Biedry pomaga mi przetrzymać zło, które mnie tutaj otacza. Niestety. Pokuły mnie jakieś dziwne zwierzęta po nogach. Do tego jakieś dziwne, nie wiem, jakieś rośliny, co to było. Ale mnie pokuło jak pokrzywy. I idę z reklamówką Biedry. Nie mam ich sponsoringu. Mieć nie będę, ale polski symbol muszę ze sobą mieć. A Biedra jest prawie jak nasze, jak prawie jak nasz symbol narodowy. Mimo że właścicielem jest zagraniczna spółka, jak wszystkiego, co jest w Polsce. Ale Biedra jest nasza, mentalnie. A oto są platany. Prawdopodobnie platany, bo do końca to ja tam nie rozróżniam. Ale są to banany, które są jak ziemniak. Czyli trzeba albo ugotować, albo usmażyć. I oni to tak jedzą jak ziemniaki, my. Tylko że... No, jakby to tak dosolić, to są zajebiste. Ale oni, kurwa, do niczego nie używają soli. Przynajmniej nie na tyle, jak my, Polacy.
wszystko jest niedosolone. Nie umiesz chodzić gringo po dżungli, to idź robić to, co umiesz, czyli łapać barkostopa, czyli dokładnie łódkostopa. Tu nareszcie udało mi się znaleźć łódkę, taką tradycyjną, tutejszą, tak jak pan Sejrowski opowiadał. Biorą duży kawałek drewna i łupią, ciupają, 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 aż wyciupają coś takiego. Przyznam szczerze, że wiele osób się na tym mieści. Widziałem, jak tu pływa. Czekam na taką, jak będzie płynąć. I będę łapał. Aktualnie złapałem łodziostopa. Być może można to nazwać też kajakostopem. Jak to nazwał, tak nazwał. Ale jadę. I za darmo. Rybaki. Kobiece. Ale ładne. Buenas. Dupa. Nie będzie żadnej wioski Indian. Zgarnęła mnie policja po drodze. Za mną gościu jest. Bez papierka specjalnego mnie nie puszczą. Poza tym tam się różne rzeczy podobno dzieją. Jeszcze jestem na jednostce wojskowej, na której mnie przeszukali całkowicie. Chyba musiałem się rozebrać, rozumiecie? Dodatkowo zajebali mi maczetę i nożyk do pasztetu, żeby, no nie wiem, twierdzili, że to jest, że to jest broń biała. Widzicie, za mną są żołnierze. Widzicie? Ale cicho. Teraz będą mnie odwozić. Próbowałem ich prosić o to, żeby mnie zamknęli do aresztu, jak już mnie po nocy wzięli. Że wiecie, że się wyśpię jak biały człowiek, nie? Nichuja nie da się. Tutaj nie można nic nagrywać, ale jestem, wiecie, na boku. I wiecie co, chyba kończę, bo się boję. Idzie gościu. Przyszło mi wyjaśnić, co się wczoraj stało. A mianowicie, wzięła mnie armia na przeszukanie. Przeszukali mi wszystko. Zostałem tylko w majtkach. Przeszukali mi cały plecak. Zabrali mi maczetę i nóż. Chcieli mi też zabrać obcinaczkę do paznokci, bo tam był pilnik, ale go złamałem przy nich i oddałem. I chcieli mi zabrać butelkę żytniej, pustą. Powiedziałem, że to jest historyczna butelka i ją chcę mieć w Polsce. I się zgodzili.